Widzowie! To, co się stało, to jest niesamowite, widzowie. Ja rozumiem, mnie to już nie interesuje, gdzie ja jestem, zaraz wam wytłumaczę, ale czy wy widzicie tą postać za mną? Baju, jajo. Widzicie tą postać za tymi tą roślinnością? Jest to Toid! Jest to Toid! Przyleciał mi pomóc! Ale właśnie, Toid, uważaj, mam 5 serc, ty też. A, ale ja mam jabłuszko, mam pyszne. Widzowie, jesteśmy na jakiejś wyspie z wulkanem. Musicie zobaczyć pierwszy odcinek u Wojana, bo przyszedł już coś tu powoli, jakieś rzeczy ogarnęliśmy, a dzisiaj ogarniamy dalej, dalej, dalej. Musimy działać. Sprawa wygląda następująco. Jest taki wulkan pewien i... No żeby się wydostać, musimy wskoczyć do wulkanu, to brzmi dziwnie, ale tak musi być po prostu. Dobra, co my tu mamy w ogóle? Jest... Dobra, znowu on, już tutaj to był. Witam was, ponownie. Znowu ty? Tak. Cześć, hakier. Jak wam idzie? Widzę, że dobra, jak już jesteś, to możesz ten, wytłumaczyć widzom, na czym polega ta wyspa i co musimy zrobić, żeby wydostać nową nowicę, bo się da! Haker, nawet jesteś okej, w sensie wyzywałem cię, nie będę mówić, że jesteś spoko, ale powiem, pamiętaj, że załatwiłem ci tutaj przepustkę, właśnie, jak teraz ją zmarnujesz, to wątpię, czy druga będzie taka załatwiona. To mnie będzie pilnował, będzie wszystko git. No pilnuje go hakier. Niech tak będzie. Haker PS, dasz moim widzom zadania. Jak się wydostać stąd. Ta wyspa ma tylko i wyłącznie dwie zasady. Jedna, jak widzisz, macie 5 serc. Podzieliłem wasze życie na pół. To jest jedno z utrudnień. A druga zasada, żeby wrócić na Wojanowice, musicie wejść do wulkanu i przejść przez tą lawę. Czyli widzowie, żeby dostać się na Wojanowice, musimy wpłynąć głęboko w wulkan, bo nie wiem ile tam jest kratek tej lawy, ale haker nie chce powiedzieć. Ale po prostu musimy się tam przedostać i tam jest portal do Wojanowic. Tak. Dokładnie. Mówi. Także mam nadzieję, że damy radę. No dobra, jest w sumie głęboko, to tyle, nie? Będzie ciężko. A ten wulkan kiedyś tylko eksploduje? I zginiemy wtedy, rozumiem. Lepiej się pośpieszcie. O Boże. Nie chcecie do tego dotrzeć. Tego nie mówiłeś. On może wylać? Dokładnie. Zaleje całą wyspę. Zginiemy. Jakiś timer nam daj, hakier. Więc pośpieszcie się. To tyle. Życzę wam powodzenia. Kiedy nam jutro dasz czas, to jutro nam powiesz ile. No musisz nam powiedzieć, ile mamy czasu. Powiem wam w swoim czasie. Ja nie mogę. Dobra. Nie no, Palion, trzeba będzie się śpieszyć. Zabieraj kilo. Zabieraj swe manatki. Dobra, no działamy, stary. No jak tu ma, ja nie chcę być... zaginiony jak dinozaur, nie, że mnie lawa zaleje z wulkanu. Poczekaj. Mi się, wiesz co, przypomniało? Te filmy, które robiliśmy, że Minecraft, ale podnosi się wyżej lawa. O kurde, no. Będziemy... A to tratwę będziemy musieli zrobić i wypłynąć stąd. Dobra, zbierajmy jakieś drewno i zaraz musimy do jakiejś jaskini, musimy działać. Nie mam, widzowie, czasu. Możemy jakąś jamę wybudować, żebyśmy się gdzieś schowali przed mobami, bo nie będzie kolorowo. Gdzie proponujesz jamę? Bo to jest wulkan. Wiesz, ja mam, nie wiem czemu, ale takie marzenie, domek na plaży, tak, z widokiem taki na taki malutki to możemy wszystko zrobić. No. Tak jak ten, jak wakacyjny na Wojanowicach, czy jak to się tak, nazywa. Tak, no, z jakimś widokiem na morze, na wszystko. Pozbieramy to drewno, z drewna samego zrobimy. Nie musi być ładny, on ma tylko działać, ale będzie na plaży, tak? Tak, to będzie piękne. Będzie na plaży. Mały, ale piękny. Dobra, troszkę tego drewna jest. Mam dużo jabłek wypada z tego drewna, tak? Już czemu mam 5. Tyle? Nie wiem, może to jest jakiś świat urozmaicony owocnie. Widzisz? Owocnie. Wezmę może, na muszka. Nie wiem, Wojanowice są jakieś zanieczyszczone przez te wszystkie wieżowce i nie rosną tam. A wziąłeś wszystko? Jabłka. Masz. Tak. Dobra, tak. Dobra, to idziemy w tamtym kierunku, rozumiem. A gdzie jesteś? Okay, jestem tam, gdzie widzę, na początku. Widzę. Może jakieś te, tam? Weźmy, jak to się nazywa, sadzonki. Blisko siebie. No, mam 7. Która plaża? Ta plaża? Tak, ona jest piękna. Widzisz ją? O kurde. Ona jest piękna. Tego kamienia będzie trzeba usunąć, ale dobra. Kurde, no nie podoba mi się. Ta wyspa nawet nie jest jakaś... Ale głęboki jest ten ocean od razu. Dobra, mam pomysł. Skopiemy to i zalepimy dziurę. Tutaj będziemy też mieć widok na wszystko. Zobacz, gdybyśmy osiedli się na samym środku wyspy, wyobraź to sobie. Moby mogą z każdej strony na ciebie iść, z każdej. Ale tutaj nie pójdą od strony morza, więc nie ze pójdą. Strony morza jesteśmy zabezpieczeni. Tak jest. Natomiast ze strony tutaj podłoża jest bardzo płaski teren, więc będziemy wszystko dobrze widzieć. To jest idealny plan, żeby się osiedlić na plaży. Zróbmy to tu, ale najpierw przejdźmy się spać. Piękny zachód na słońca. Cześć słońce, widzimy się jutro. E.
No ty jesteś... Zawsze musi oddać! To taki właśnie jestem. Zawsze musi oddać, no. Przygoda, Wajan i Panion na wyspie wulkanicznej. Kiedyś się spalą jak dinozaury, super, dobra. Ej właśnie, bo my mamy takie tempo jak normalnie jakieś, nie wiem. Możesz postawić craftingle. Masz jakieś takie drewno? Te drewno nawet... Masz jakieś Mam trzy takie drewienka. O, to git, bo to tylko wejście chcę zrobić takie... Majestatyczne, żebyśmy... Majestatyk! Będzie mały domek, dobra. Ale żeś zwalił, jak żeś postawił to. Jak to zobaczyłem, to wiesz co, miałem mdłości. Nie miej. O. Piękne. Dobra. Teraz tak. Dobra. Z mini domek chcesz, tak? No dobra, to klocka postawię, stary, nie ten. Tak żeby było, to byśmy mieli gdzie mieszkać. Jest super kloc, lubię takie. No, wezmę łóżeczka po dwóch stronach. Jeszcze super ten. Super kloc. Cyk. Dobra, to możemy przypalić piach, możesz pozbierać piach. Łopatę. O, akurat zbierasz, no to idealnie. Łopatewka. Nie potrzebujemy dużo miejsca, bo nie planujemy tutaj długo zostać, proste. Dokładnie. Dobra, myk. A żebyśmy mieli gdzie mieszkać, cyk. Dobra, Boże, ten dom będzie, no nie będzie jednym z najładniejszych, jakie zbuduję, ale trudno się mówi. Dachu nie buduj, to zrobimy go z kopla. Nie, ja zrobię stary to ten, ja to robię kwadratowe i tyle. Masz kobla? Mam 8, rzuciłem. Wiem, że to niedużo, ale kto powiedział, że będzie lekko. Podoba mi się. Nie, wiesz co, o, delfin jak skacze, pięknie. Wow! I powiedz mi, że to nie jest najlepsze miejsce, które mogliśmy wybrać. No, chociaż mamy widoki na koniec naszego życia. Co ty powiedziałeś? Żartowałem tutaj, tylko sprawdzałem twoją czujność, czy się poddajesz. Nie ma takiej nawet opcji. Nie ma takiego czegoś. A co on ci mówi, że ty masz mnie pilnować? No, uzgodniliśmy, że jestem jego żołnierzem, a skoro jestem jego żołnierzem, to będę ci trochę przeszkadzał, powiedziałem. Ale będziesz mi przeszkadzać, tak? Będziesz przeszkadzać, to nie? Ale ci będę przeszkadzał, no. Zobacz, jak ci przeszkadzam teraz. On się chyba nie spodziewał, że tak naprawdę. Kurde, braknie mi. O nie, idealnie starczyło. Nie, spadłem. Patrz, jaki piękny dom, musisz zerknąć. Co za piękny dom. Nigdy nie widziałem piękniejszego chaty. Nigdy nie widziałem piękniejszego domu. Mamy gdzie mieszkać. Mamy gdzie mieszkać. Dobra, trzeba przepalić piach, stary. Nie wiem, czy masz tam już. Przepalam już. Jedno szkło. Żyli papą. Dobra. Swoje boje. Ja bym znalazł gdzieś jakiegoś kajwika. Czy tu da się w ogóle zejść gdzieś? Jaki pięknie zrobiłeś. Ale pięknie zrobiłeś. Dzięki. Ale zrobiłeś pięknie. I tutaj będziemy mieli naszą bazę wyjściową. Baza wyjściowa, powiadasz? Hello. A, bo jeszcze tutaj brakuje, no faktyka. Faktyka, dobra. Nikt tego nie tyka. Nie tyka. Dawaj, jeszcze dwa, robimy szyby. Więcej szyb. Szyby. Dobra, chyba zrobimy bunkr. No chyba nie. I co, lecimy do jakiegoś cave'a, zaraz się wkopiemy w ziemię, tylko trzeba odłożyć jakieś itemy, które są mniej ważne. Cyk, 16, wow. No to co, cyk. Cyk. Czy mi jeszcze brakuje tutaj trochę? Kurde, dwie mi brakły. Wyobraź to sobie. A będziemy mieli piękny widok na morze, ja nie mogę. Jest piękny. Właśnie, ale to Kati została sama na wędrówce, tak teraz ten. No, ale ja nie planuję dalej długo zostawiać. Dobra, no ja liczę na to, że nam się uda. No musimy pod kanał ognie odporność, ale wiesz, mam na... To kurde coś... Zbyt jakoś łatwo to brzmi, mam wrażenie. Ten wulkan musi walnąć niedługo w takim no, razie. No, on może wybuchnąć. Co ty zrobiłeś za titka do góry? Komin, stary. Dobra, ej, ale śmieszny ten domek. Podoba fajny mi taki. Się, podoba mi się. Klimatik. Podoba mi się. Ja, taki typowy minecraftowy domek, nie? Dobra, mięso mam, tutaj mam, to sobie odłożę. Dobra, wiesz co? To sobie zabiorę na zapas. Możemy zaraz spróbować, ja dokończę tylko szyby. I lecimy gdzieś w podziemie. Wulkanu. Kurde, dobra. Jesteśmy na wyspie wulkanicznej. Czemu akurat wulkan? Nie wiem, może on jakoś pochodzi z wulkanu. No co nas... Co teraz? Tyle? No ja już mogę iść, jak mamy wszystko. To można tak zrobić. Idziemy do jakiegoś... Zostało mi trochę szyby, stare, to ja tu robię jakiś design. Stare, ale szyba. Stare zabaki design.
No i elegancko, naprawdę. Jo, piękne, piękne. Nic się nie marnuje. Troszkę mięska mamy, dobra, szukamy stare wejścia ale do może, tego. Jak chcemy iść do cave'a, to odłóżmy trochę rzeczy, które mamy. Wszystko odłożyłem, co trzeba. A dobra, to ja też trochę odłożę. Wystawię sobie troszeczkę tego. Nie wiem, gdzie się właściwie wkopać, wiesz? Myślę. Może tu. Dobrze palnią, że myślisz. Tu jest git miejsce, chodź tu. Jo, tutaj? Tu i w dół? Dobrze, myślę, że jest git. Dobra, lecę stary, nie wiem co ja tam lecę czekam. Drugim. Ja nie wiem, to kopanie się w dół, ale to jest dramat, ale ja nie będę czekał, nie? Mało czasu, wulkan walnie, zaraz trzeba się kopać. Nic nie znalazłem. Jak zginiesz, to zbiorę twoje tenki. Nic nie znalazłem nadal, węgiel. O, wungiel. O, to może ten sam... Ten sam znaleźliśmy. Tak. Ja nie mogę. Ej, to od razu weźmy ten sobie krzemień. Nie będzie potem problemu. O. To wystarczy na nasz wir, super. Nie musisz więcej kopać szczerze. Super. Kopię w dół. Szukam. Szukaj. Kolejny węgiel. Czy nam się tyle węgla przyda? Nie, no przyda się. Trzeba żelazne rzeczy. Ale to gdzie my znajdziemy? Jak tu znaleźć? My nawet nie wiemy, czy tu są cave'y, nie? No właśnie, tak nas... Na czuja to próbujemy zrobić. Nie wiem, czy nam się to uda. O! Wow, ej, sorry, co to jest? Co masz? Ej, co jest grane? Taka randomowa woda tutaj jest. Co? Jedna. No. Nie ma tam cave'a? Nie, taka jedna woda, może rozkopię trochę bardziej. Ale nie widzę. Nie ma nic więcej, stary. Kurde, czekaj, myślę. To może bliżej wulkanu? Chodź. Ja idę bliżej wulkanu, no. Hop, dobra, hop. Dobra. Troszkę węgla nakopaliśmy, nie było to na marne. Kopanie na dół nie było na marne, szczerze. Kurde, o, jestem, dobra. Ja szukam diaksy. Idę bliżej. Idę ciągle diaksy. Prosto, jak coś ciągle prosto, znajdziesz mnie. O, żelazo znalazłem pierwsze. O! Stary, stąd. Dobra, kopię się tu. Tu mi to jest fajne miejsce. Zaznaczę ci koblem, gdzie się kopię. Dobra. Dobra, ja mam się wykopać i iść do ciebie? Tak, chodź. Dobra, spróbujmy. Wykupuję. Cyk. Please. Słyszę wodę! Wodę słyszę! Wata? Ta. To ja teraz idę. Teraz gdzieś wpadnę. Wpadnę gdzieś zaraz. Ja idę do ciebie. Serio, słyszę wodę. I to... A, nie. Jestem! Mam! A masz tam wodę, żebym też spadł? Tu nie mam wody, wiesz? Nie mam wiaderka, ale jest cave. Jest cave. Jak idziesz prosto od tych dziur, co kopaliśmy... O, widzę, czekaj. Widzę twój nick, ale idzie do mnie. Szkielet! Szkielet ma nas te 3 hity! Dwa. Ej, no właśnie! Jeden szkielet bierze 2 serca, stary. O, tu. Co teraz? Idę do ciebie. Ja wiem, co musimy pierwsze zrobić. Ja mam żelazo, zrobimy tarczę. Żelazo, też mam żelazo. Kurde, no trzeba, bo to jest śmierć. Rób tego. Piecyk. Dobra, robię. Ja nie mam craftinga. Masz crafting? Mam 4 drewna nieprzerobionego, więc. To ja też tam mam będzie. drewno. Dobra. To zrobię, to ja robię, nie rób crafting, to ja robię. Dobra. Wszystko boli tutaj tak mocniej. No kurde, mamy tak mało życia. Żelazo. Stawię drugi, żeby było szybciej. Zresztą nawet kill off trzeba zrobić też. To o, się, trzeba się przygotować na... Kolejne żelazo. O, i robimy ten. Kurde, to będzie tak ciężkie, stare. Jak poczułem, stare, strzały szkieleta w moim... ten, organizmie, to ja już wiem, że będzie ciężko. No, będzie ciężko, stary, to będzie. Dobra, nie wiem, czy to się przepala, to rzucę tutaj. Jak się robiło? Ja wiem, tarczę. Już mam, trzymaj. Tak. O, ja nie mogę, trzeba mieć ciągle w drugiej łapie. Też nie mamy żadnych pochodni, a może zrobię jakąś. Cyk. Dobra, ja muszę drugi kilo zrobić, bo jest cienko. No ja też muszę, to z żelaza już zrobię. Żelaza, no. Cyk, dobra, mam żelazny. Ale ja nie mogę, ja nie mogę, ja nie mogę, Toit, ja nie mogę. Ja nie mogę. Jesteśmy czasem tak głupi, nie? A no, wiesz przez co? Przez noobka. Z kim przystajesz, takim się stajesz. No to prawda, wszystko wina nuba. Nubek to debil. Zmiany nie bierz się na poważnie naszego zachowania, wszystko przez nuba. Wszystko bierzemy. Czekaj, tam jest węgiel. Czy możemy. Ja będę tak przekładał te pochodnie, bo każda pochodnia na wagę złota. Ja mam mało drewna. O nie, szkie! O! Na hita mnie ma! Idę ci pomóc. Na hita mnie ma!
Idę na niego, bo on się na ciebie skupił. Kurde. O kurde, dostałeś. Jezus, to jest tak... Ej, wiesz, jak będą trzy szkielety, to jest koniec z dwóch stron. No nie, 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 to wtedy śmierć, od razu. Ja nie mogę. Śmierć nawet na tysiąc sposobów, nie? Dobra, ale tu nie ma jakoś dużo mobów, na szczęście. Na szczęście jest należy klej. Czemu ja tu nic żelazo. Nie widzę? O, najpierw zbieraj, jak najwięcej żelaza musimy znaleźć, no to jest najważniejsze. Żelazo, żelazo to żelazo. Żelazo. Ono jest fajne żelazo. O, masz znalazłem przejście dalsze. Gdzie? To jest jakiś dziwny ten kanion. Tu, tu, tu. Taki. Tutaj to można wszystko wykopać, biorę. Żelazo kolejne. Żeby... O! O, zbieraj. O nie, nie, nie. Pomogę, pomagam. Pomagam. Jak tu jest ciemno. Wiesz, że tu będzie mobów? No nie. Patrz, ile tu jest żelaza. O, stary. Dawaj, nie. Musimy całą zbrojkę sobie ogarnąć. Trzeba, trzeba, tu stary, bez zbrojki to jest kaplica totalna, naprawdę. O, ale żelaza dużo. No, to jest jakiś, nie wiem, co to jest za... Ale złoża. Złoża. Wyobrażasz sobie usłyszeć teraz creepera? Nie, nie, o, to jest, to... A, ale tarcza działa na creepera, trzeba się szybko obrócić. Tak, na creepera mocno działa tarcza. Kolejne żelazo widzę, troszkę ciemno jest, widzowie, może mało widzicie. Ale my przeżywamy właśnie... Jezu, ja się muszę o chwilę obracać, jak mi tutaj coś wyskoczy. Coś wyskoczy. Coś tu jest? O, jeszcze. Ile masz żelaza? Widzisz światło? Tu nie. Ja jak trzymam w ręce? Nie, nie, ja nie widzę. Optifine'a nie mamy, wiesz? A ja dziwne, bo jak ty trzymasz w ręce? Spróbuj się wchodzić w ręce. Idę. No widzę, hop. A nie mam. Serio? Teraz Optifine'a, no. Hop. Dobra, trzymam, czekaj, teraz. A, teraz nie widzę. Ej, to dziwne było. Nie, nie. A, chodźmy. Ale mało jest mowów, mamy szczęście, jest jakiś... dobry dzień jest. Chodź ale na dół. Nie krakaj. Ale zejście! Idę do ciebie, idę, ale nie wiem, którędy. Stary, ale stromy. Tam gdzie szedłeś, tam gdzie był dirt. Idę. Ojejku, jak daj dziwny ten dirt. Patrz, jakie siema. Zejście! A ja już myślałem, jakaś że to lawa, bo tak mi tu świeciło. Lata. Nie. Trzeba zrobić wiaderko. I biorę wodę. No. Robię i biorę. Mam 13 żelaza. Mam wodę, stary. Ja. Ale elegancko. Dobra, zbierzmy jakieś żelazo i mykamy do domu. Dobra, ja mam 13, więc już fajna część. Ja mam 15. Będzie. Złoto! To też weź, bo dużo jabłek spada. Dobra, ja o właśnie, mam... złote jabłko też się przyda. Ale nawet jest trochę tego złota. Tutaj nie ma nic. Cyk. Co się stało? Myślałem, że spadnę już. A tu już nic nie ma. No nie ma, jest tak... Dobra, to ja płynę do góry w takim A razie. Nienaturalne są te cave'y, widzisz? Strasznie, jakby haker je zrobił, no 100%. Tak, no wydaje mi się, no że to one jest, nie to są. To jest świat stworzony przez hakera. No, też mi się wydaje, że to nie jest naturalnie stworzona wyspa. Dobra, węgiel mamy chyba, nie? On 24 styknie. Dobra. No ja mam 12. Kurde, fajnie jakbyśmy mieli na całe zbrojki już. Troszkę ten, ale dobra, możemy, dobra, wyjdźmy, bo to tego całego przelecieliśmy. Jeśli to jest wyjście, tędy. Możemy lecieć, lecimy z powrotem. Ja już wchodzę. Mission completed. No dużo mamy, możemy przypalić, zrobimy sobie już tutaj część naszych pięknych zbrojeczek. Tutaj mamy jeszcze nasze te grzyby. Piecyki gdzieś, nie? Wziąłem wszystko. A, wziąłeś, dobra. Kurde, gdzie jest wyjście? Tu jest. Coś idzie. Jezus, prawie zginąłem, stary, 2,5 serca mi zostało. Gdybyś mi nie pomógł, to ja bym zginął. Go. Góra. Kurde, na zewnątrz pewnie będą. Nam na zewnątrz będą, biegnie od razu na chatę. Dobra. Ale tu jest mobów! A ja mam 2,5 serca. Idzie do mnie zombie. Ole jazda, tyle creeperów. Ten domek mnie tak bawi, jak on wygląda. Trzeba oświetlić ten domek. No, trzeba. Chodź. Ej, ale nie pójdziemy spać, bo one będą, wiesz, powiadomienie, że nie możesz spać, w pobliżu są moby. Nie, ja mogę. Możesz, to ja też idę. Dobra, śpię. Nie wiem, jak my śpimy, ale okej, troszkę chyba.
Zepsute. Elegancko, dobra. Dzień dobry. Widzowie, no będziemy sobie robić teraz zbrojki. Pamiętajcie, że wbijać również do Wojana, bo będą po kolei. W odcinku Wojana, u mnie, i będzie tak na zmianę. Widzowie, trzymajcie się łapeczki i na razie.